Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony Jerzy Strużycki i oglądasz Akademię Keyboardu Keyboard Way. Dzisiejszy odcinek zacznę od pewnej ciekawej, uczącej, pouczającej historii, która przydarzyła mi się 3 wesela temu. Jak wiecie, albo i może jeszcze nie wiecie, zawsze mam ze sobą 2 atrybuty dobrego chałturnika. Mikrofon na głowny, który bardzo często się przydaje, dzięki temu masz 2 ręce wolne. I akordeon. I w połączeniu akordeon plus mikrofon na głowny można sobie grać, śpiewać, prowadzić, zapowiadać i robić cuda na kim. I słuchajcie, co się wydarzyło ostatnio. Zaczęło się wesele, przywitaliśmy gości, był toast, pierwsze 100 lat i tak dalej, potem był obiad. Po obiedzie zawsze ubieram mikrofon na głowny, ubieram syntezator marszczony, bo wszakże lubię marszczyć miecha. I lecę przed stolik młodej pary, tam witam wszystkich gości, zapowiadam to, co się będzie działo. Witamy, klaskamy dla gości i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj kilka słów do mikrofonu zacząłem mówić i co się stało? Słyszę 3-4 razy ciszej niż powinienem, dodatkowo wszystko jakoś trzeszczy. Głos jest nieczysty, niewyraźny, trochę zniekształcony. Dało się tego słuchać, ale ja od razu wychwyciłem, że coś jest nie w porządku. Nie było jakiejś mocnej tragedii, nie było żadnych sprzężeń, ale po prostu cały dźwięk był zniekształcony i czasami delikatnie pojawiały się trzaski. No to pierwsze co, podbiegłem do miksera, gain do góry, gain wejściowy w prawo. Udało się to tak ustawić, że było całkiem, ale to dalej było nie to co trzeba. Dalej było ciszej, no ale cóż, poprowadziłem to przywitanie, nie ma się stresować co niepotrzebnie na samym początku. Więc potem zagraliśmy wesele. W trakcie wesela tego mikrofonu na głównego nie tykałem, bo raczej już nie mam potrzeby. I z drugiej strony bałem się, że znowu będzie coś nie w porządku. Ale przyszedł dzień drugi. Dnia drugiego zawsze albo często staramy się organizować biesiady z gośćmi, aby urozmaicić ten przebieg całego wesela. Więc znowuż zakładam mikrofon na główny, ubieram syntezator marszczony, idziemy za stoliki, śpiewamy pierwszy utwór, no i co się okazuje? Jest jeszcze gorzej niż było wczoraj z tym mikrofonem na głowę. No wszakże powiecie, może być to sprzęt beznadziejnej klasy. I pewnie tak jest. Jeszcze się nie dorobiłem zawodowych mikrofonów. Są to budżetówki z AKG, ale uwierzcie mi, dobrze skonfigurowane, dobrze ustawiona korekcja, poziomy wejściowe i to naprawdę brzmi całkiem fajnie. Ale tego wesela nie brzmiało całkiem fajnie. Na szczęście zagraliśmy 2-3 numery. Okazało się, że wjeżdża ciepły posiłek. No to Jerzy, 5 minut dla Ciebie. Przerwa. Działajmy z tematem. Pierwsze co, myślałem, że zużyła się bateria. Wymieniłem baterię, testuję mikrofon na główny. Dalej to samo, nic nie pomogło. No to potem myślę, może się po prostu zepsuł. Sprawdzam poziomy wejściowe na stacji, na odbiorniku, kręcę gałami. No jednak okazuje się, że dalej to nie to. No to myślę, ciągle wpinam do tego samego gniazda w mikserze, może wyrobiło się gniazdo, może po prostu uszkodził się ten kanał w mikserze. Przepinam do innego, dalej to nie pomaga. No i na sam koniec tchnęło mnie, kurczę, może popsuł się przewód. No to cóż, zawsze mam kilka przewodów zapasowych, wyciągam z walizki z jackami inny przewód sygnałowy jack, TRS, TR6mm, bo o nich właśnie będzie dzisiaj też odcinek. Wkładam nowe przewody do miksera i co się okazuje? Wszystko wraca do normy. Pościszałem gainy, pościszałem suwaki, dźwięk stał się klarowny, czysty, nic nie trzeszczało, nic nie pierdziało. I spójrzcie, jak dwie rzeczy, które teraz można zauważyć, 2 case'y, które można z tego opowiadania wyciągnąć. Pierwsze co, i tu się Wam przyznaję od razu, rozłożyliśmy się, ustawienia miksera z reguły mam bardzo podobne do tych mikrofonów na głównych, czasami tylko robimy drobną korekcję do sali, bo warunki akustyczne każdej sali są inne. I nie sprawdziłem działania całego systemu PA, to znaczy zagraliśmy sobie, zawsze gramy i śpiewamy, bo to jest podstawa, ale nie przetestowałem mikrofonów na głównych, jak one działają. I cóż, pierwszy błąd. Nie przetestowałem mikrofonów, więc zawsze testujcie każde urządzenie, które podłączycie dłużej niż raz, dwa, trzy. Zaśpiewajcie, powiedzcie, coś zapowiedzcie i sprawdźcie. Druga kwestia taka, że żebym wtedy zainwestował i był mądry tak jak dzisiaj, kupiłbym totalnie inne przewody sygnałowe. I właśnie dzisiaj podpowiem Wam i opowiem Wam o moim zdaniem bardzo fajnych, dobrych przewodach sygnałowych,
powiem Wam, na co zwrócić uwagę, kupując takie przewody, czego unikać. I to bardzo fajne, porównamy sobie 4 przewody sygnałowe, które gromadziłem przez lata, mam je do dzisiaj i zobaczycie, jakie są różnice pomiędzy tanim a dobrym przewodem. Więc nie przedłużając dłużej, zaczynajmy od porównania przewodów sygnałowych. Do naszego dzisiejszego testu przygotowałem 4 przewody sygnałowe Jack. Dwa przewody mamy z firmy Proel i jedną firmę Hotwire, no i do czwartego producent bał się przyznać. Przejdźmy do prezentacji naszych zawodników. Ja może zacznę od dwóch prawie że takich samych, identycznych na pierwszy rzut oka przewodów, które różnią maleńkie, drobne detale, ale które mają jedną, tą samą wspólną wadę. Pierwszy przewód to jest Hotwire Premium Instrument Cable. Okej, czy on jest taki premium? Powiem tak, mam go od 2011 roku, jak tylko nabyłem Tyrosa 4, czy 2010 roku, i prawie że po dziś dzień, bo to na tym przewodzie właśnie miałem problem z mikrofonem na głównym, działał bezawaryjnie, więc można powiedzieć, że przeżył ze mną wiele lat. Drogi nie był, jeśli chodzi o cenę do jakości, to bardzo fajnie, no ale aktualnie niestety skończy w śmietniku z racji takiej, że końcówka, która tutaj jest, ona była kiedyś pozłacana, co będzie widać, spójrzcie, była kiedyś pozłacana, teraz trochę się tego po prostu zużyło, ta końcówka kręci się luźno wokół przewodu, to świadczy o tym, że niestety mogło się coś w środku uszkodzić, no a sam przewód rusza się w obudowie. Jak myślicie, czy taki przewód będzie działał super poprawnie? No myślę, że może być kłopot. I właśnie na tym przewodzie miałem kłopot z mikrofonem na głównym. Jeśli chodzi o sam sobie przewód, to jest taki średniej grubości. Bardzo łatwo się przekręca, obkręca i walczyć z nim trzeba po prostu. Taki jest bardzo napięty cały czas, można rzec. Tutaj końcówka jest całkiem fajnie zabezpieczona. Natomiast no, da się to bardzo łatwo obkręcić, odkręcić, chociaż ten się widzę całkiem jeszcze ciężko odkręca, bo jest tutaj w zestawieniu przewód, który bardzo łatwo da się rozkręcić, wystarczy go dobrze chwycić w dłoni, już nam w rękach się rozkręca i rozpada, więc Hotwire Premium Instrument Cable. No i mamy tutaj drugiego zawodnika, do którego chyba bał się nawet przyznać producent, jest to kabel tak zwany No Name i tu mamy Professional Low Noise Instrument Cable. Spójrzcie sobie na to, ja wam go tutaj postaram się wyostrzyć. O, jest Professional Low Noise Instrument Cable. Trochę do góry nogami, ale nie o to w tym chodzi. Spójrzmy sobie na końcóweczkę i na pierwszy rzut oka widać, że jest ona identyczna praktycznie jak w naszym Hotwire'ze, którego mieliśmy tutaj przed chwilką. Nie ma pozłacanej końcówki, ale łączy go ta sama wada. Ten przewód niestety obkręca się w dłoni, końcówka się obkręca, a przewód chodzi w obudowie dość łatwo. Natomiast cały przewód praktycznie da się w tej obudowie obrócić. Z kablem również trzeba walczyć, bardzo łatwo się skręca. W zimie, no jak jest mroźna temperatura, no to standardowo jak to guma, troszeczkę twardnieją. No i cóż, metalowa obudowa, a i tutaj bardzo ważna cecha, której nie było, spójrzcie na ten przewód. Nie wiem, czy to widać, on jest wykrzywiony. On się bardzo łatwo skrzywił. I teraz historia jest tego typu, że pisał wczoraj do mnie pewien kolega, który kupił no-name'owy przewód, wpiął go do nowego miksera i ten przewód mu został w mikserze, słuchajcie. Wpiął go w gniazdo combo, czyli takie gniazdo, gdzie jest XLR i jack naraz, do środka otworu gniazda wpiął jacka i już nie mógł go wyciągnąć. Co się okazuje, że pomiędzy przewodami tanimi a dobrymi jest różnica w jakości wykonania i ta różnica jest ogromna. Właśnie ona polega na tych detalach, które niby są drobne, a jednak stanowią bardzo dużą różnicę i duże znaczenie. Okazuje się, że kształt i wielkość tego łebka jest różna i czasami za duża. Tam są blaszki, które przeskakują, zabezpieczają się tutaj i niestety nie można było po prostu tego kabla wyciągnąć. Okazało się, że musieli chłopaki rozbierać mikser, robić cuda na kiju. No, ostatecznie urządzenie udało się uratować, ale po co komu
tyle stresu. Więc mamy no-name'owy przewód, którego raczej proponują unikać. Ten przewód również po tym filmie skończy w koszu, bo aktualnie powoli są z nim problemy, jeśli chodzi o przenoszenie sygnału. Pojawiają się trzaski, gdzieś tam jakieś luzy. Po co to komu wszystko warte? Ten przewód mam od 3 lat. Jakiś rok czasu przed Genosem go kupiłem właśnie też do mikrofonów nagłownych. Następny przewód to mamy Proela z serii tak zwanej bulk, czyli tej taniej. Tutaj producent napisał noiseless instrument cable, to postaram się wyostrzyć. Noiseless instrument cable, co tutaj pisze, low capacity, czyli niska pojemność, flexible jacket, czyli tutaj elastyczne złącze na końcu. Oxygen free copper, to też bardzo ważne. No i tam bulk series pisze. Miedź beztlenowa, czyli taka bardzo dobrej jakości. Miedź potrafi się niestety utleniać, przez co w środku przewodu mogą pojawić się jakieś tam pęcherzyki, no i po prostu jakość sygnału może spadać, przewodzenie prądu przez taki kabel może spadać, więc tutaj Proel chwali się tym, że jego miedź jest po prostu beztlenowa i utlenianie jej nie dotyczy. Sam kabel, i tutaj właśnie o nim mowa, on jest zabezpieczony taką sprężynką, żeby się nie załamywał. No jest to tutaj całkiem fajne rozwiązanie, dość tanie w produkcji. Przewód sam w sobie drogi nie jest. Natomiast co do tej końcówki. Ja tej końcówki metalowej bardzo nie lubię. Z dwóch powodów. Po pierwsze, że jest metalowa i chyba powoduje pewne problemy. Bardzo łatwo się odkręca. Słuchajcie, ten przewód, ja co imprezę, co go wyciągam z walizki, tego muszę dokręcać. Nie wiem czemu tak jest, od kiedy go kupiłem. Spójrzcie sobie może, jak wygląda to wszystko pod spodem. Wyostrzymy sobie ładnie, proszę bardzo. Tam jest osłonka, dwie cieniutkie żyłki przylutowane i tak to sobie wygląda. Bardzo łatwo się to odkręca i myślę, że bardzo łatwo byłoby ten przewód uszkodzić. No i uwaga, to jest przewód, który powodował u mnie problemy z pedałami nożnymi, ze switchami. Jak obejrzycie sobie odcinek, który tutaj podlinkowuję właśnie w tym momencie, o dwóch pedałach sustain, przełącznikach nożnych, które miałem podłączone do Genosa, tam powodowała się taka rzecz, że jak były spięte razem ze sobą metalowymi obudowami, to funkcje pedałów zostały zaburzone. Więcej jest o tym w tamtym odcinku i próbowałem zmieniać na inne przewody, na te, i niestety ten błąd się powtarzał. Nie wiem, z czego to wynika. Więc przejdziemy sobie do tytułowego przewodu w tym odcinku, o którym chciałem Wam troszkę opowiedzieć. To jest mianowicie też Proel, czyli ten sam producent co tutaj, ale seria Die Hard. Die Hard Gold Series, jak tutaj jest napisane. Już wyostrzymy na napisie. Genuine Sound High Performance Instrument Cable, Low Capacity Dance, Oxygen Free Copper i tak dalej, i tak dalej. Okay. Czyli niska pojemność kabla, miedź beztlenowa, super brzmienie, super dźwięk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Seria złota. I słuchajcie, ten przewód jest wyraźnie grubszy niż tańsi konkurenci, co widać, myślę, na tym filmie teraz. Ten przewód, on się układa, jak go położysz, to on leży. Jak położymy inne przewody, to o, widzisz, on już się tutaj rozpręża. Proelka Golda sobie położymy i sobie leży. Po prostu materiał użyty, ten izolator zewnętrzny, ta osłona jest inna. On jest mięciutki, z nim się nic nie dzieje. A co więcej, bardzo fajne, macie na niego dożywotnią gwarancję od producenta. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne nie mogą dotyczyć przecięcia kabla nożyczkami, no ale jakby gdzieś tam przewód nie był uszkodzony, a nagle przestałby przewodzić sygnał, no to myślę, że bez problemu otrzymalibyście zwrot gotówki od producenta. No trzeba mieć jeszcze jakąś podstawę do gwarancji, czyli fajnie, jakbyście mieli jakiś dowód zakupu, a przede wszystkim pudełko, na którym pisze, że macie dożywotnią gwarancję. Cóż, sam styk jest pozłacany. Przewód jest, co bardzo ważne, ten wtyk jest zalany gumą. On nie jest tutaj tylko przepleczony przez tą gumę, przełożony. On jest z nią zwulkanizowany, zalany. Przez to w ogóle nie lata. Końcóweczka się nie kręci. Tutaj tak samo, jeśli chodzi o to połączenie, ono jest również zwulkanizowane. Nie ma praktycznie możliwości, szansy go ułamać, uszkodzić. Nie ma możliwości, żeby ten kabel wyrwać przez przypadek, rozerwać.
Więc sam przewód jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnej jakości. I to są te przewody, które używam do dzisiaj i wszystkie przewody właśnie będę zmieniał na Dieharda, bo ten przewód mam ze sobą również, tak jak te pierwsze przewody, będzie 8 lat. I on działa ze mną do dzisiaj, jest bezawaryjny, przetestowany i mam go bardzo długi okres czasu. Nim zawsze podłączałem instrument Genosa, najpierw Tyrosa, Genosa, bo jak miałem Rolanda E50, to niestety nie było mnie stać na takie przewody. Dobra, co bardzo ważne, jeszcze o tym powiem za chwilkę, jeśli chodzi o złocenie końcówek. Tutaj zasięgłem rady chłopaków, którzy siedzą w branży pro audio, czyli realizatorów dźwięku. I tutaj serdecznie podziękowania dla kolegi Tomka, który powiedział, że jeśli chodzi o brzmienie i wpływ przewodu na brzmienie, to tak naprawdę te pozłacane końcówki nie niosą ze sobą żadnej poprawy ani żadnego pogorszenia brzmienia. Powiedział mi, że to jest po to pozłacane, aby po prostu ta cyna, to cynowanie się nie utleniało i nie robiły się jakieś tam wżerki, dziurki i tak dalej. Po prostu, żeby było lepsze przewodzenie samego sygnału. Tutaj chciałem wam jeszcze pokazać w przypadku tego taniego przewodu, ale nie wiem, czy akurat mam na tej końcówce. Akurat z drugiej strony. Ta ścianka tych przewodów również na pewno jest cieńsza, bo okazało się, że już na jednym przewodzie miałem tutaj wgniecioną końcóweczkę. I teraz musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie przewody chcielibyście stosować. Czy historia, którą wam opowiedziałem z mikrofonem na głównym, czy dała wam coś do myślenia. A teraz przechodzimy na widok z innej kamery i podsumujemy to całe porównanie. Opowiem wam jeszcze kilka ważnych, fajnych faktów. Przyszedł czas na małe podsumowanie tego, co zobaczyliście i zobaczyliśmy w tym teście porównaniu tych czterech przewodów, które miałem ze sobą. To porównanie to jest oczywiście tylko moja skromna opinia, możecie się z nią nie zgadzać, ale w tym miejscu chciałbym rozwiać kilka faktów, które konsultowałem właśnie z chłopakami z branży Pro Audio. Zapytałem ich, czy te złocone końcówki w przewodach wpływają na brzmienie. Odpowiedź była jednoznaczna: nie. Wpływają one tylko na to, co na przestrzeni czasu będzie się działo z tym kablem, bo pozłacanie tych końcówek po prostu zapobiega utlenianiu się tego stopu damcyny na końcu przewodu, z którego ten właśnie przewód został zrobiony. Tak samo, czy grubość, czy jakość tej izolacji zewnętrznej wpływa na zakłócenia przewodu i tak dalej, czy na samo brzmienie. Odpowiedź uzyskałem również, że nie. Wpływa to również tylko na to, co będzie się z tym przewodem działo na przestrzeni czasu, czyli w dużym skrócie, ile ten przewód z nami przeżyje, ile ten przewód z nami przetrwa. Dowiedziałem się również tego, że 99% przewodów, które mamy na rynku do naszych zastosowań, i tutaj bardzo ważna uwaga, przy odpowiednim dopasowaniu impedancji źródła wejściowego i odbiornika, czytaj, jeśli dedykowane gniazdo jack, to wpinasz do gniazda jack. Nie stosujesz tu 23 przejściówek z XLR-a na cincha, z cincha na jacka, bo wtedy możesz mieć problem. 99% przewodów, które mamy dostępne na rynku, będą brzmiały identycznie. Będą brzmiały identycznie, będą brzmiały tak samo i bez różnych jakichś tam wydziwac. Natomiast, jak widzicie, ja miałem przypadłości z mikrofonem na głównym ostatnio. Można było ich uniknąć. Długo się męczyłem z pedałami nożnymi, z przełącznikami EBOS FS5U, do których filmik już umieściłem. Tam sobie go obejrzyjcie. Mówiłem o tym problemie. Okazało się, że gdy te pedała, czy też pedały, podłączyłem przez przewody Pro-L Dieharda, no ten problem nie występował, tego zakłócenia sygnału, więc coś tam między tymi przewodami musi się dziać. Może dlatego, że ten Pro-L jest cały zalany gumą, nie ma jakiejś tam wspólnej pętli masy, nie wiem. Nie chcę tego mocno technicznie zagłębiać. Fakt jest taki, że na Pro-L-u Diehard to wszystko działa tak jak trzeba. Na dwóch pozostałych przewodach niestety miałem jakieś zakłócenia. No i co bardzo ważne, czy opłaca się wydać dwa razy więcej za taki przewód, bo powiedzmy sobie o cenach, ten Pro-L z serii Bulk kosztował 20 zł, a Pro-L z serii Dieharda kosztował 50 zł. No i teraz tak, czy opłaca się? Moim zdaniem tak. Nie wiedziałem tego 8 lat temu, nie wiedziałem tego 10 lat temu,
przekonałem się na własnej skórze, dlatego ta wiedza jest tak cenna, że przekazuję wam ją z własnego doświadczenia. Mi nikt o tym wcześniej nie powiedział. Oczywiście, jest dużo innych przewodów na rynku, jest dużo innych firm przewodów na rynku, są pewnie jeszcze lepsze, bardziej wytrzymałe, ale dużo, dużo, dużo droższe. A DieHard posiada taką cenę do jakości 5 na 5 gwiazdek, więc cena 5 gwiazdek, jakość 5 gwiazdek, no i cena do jakości moim zdaniem też 5 gwiazdek. Za 3-metrowy przewód trzeba zapłacić około 50-60 zł, a za taki no-name'owy przewód 15-20-25 zł. Czy opłaca się? Moim zdaniem bardzo się opłaca, bo wystarczy, że ten tani przewód zepsuje wam się raz i musicie kupić następny. I albo już kupujecie dobry, albo kupujecie znowu tani na 2-3, może 5 lat. A DieHarda będziecie, podejrzewam, mieli w normalnej eksploatacji dożywotnio. No i cóż, jeśli chodzi o porównanie przewodów, to tyle. Ja aktualnie zmieniam wszystkie na właśnie tego DieHarda. W linku wam jeszcze umieszczę link do sklepu, w którym możecie go znaleźć w bardzo fajnej cenie. No i cóż, bardzo chętnie poczytam wasze przypadłości z przewodami, wasze przypadłości i przypadki jakichś awarii przewodów. Przewodów, jakich używacie, pochwalcie się wszystkim w komentarzu i piszcie, co sądzicie o tym materiale, o tym wideo, no i czy też może używacie właśnie DieHarda. Dzięki wam serdeczne, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu.